Cześć, cześć, witajcie. Sezon ładowania akumulatorów powoli się może rozpoczyna. Mamy skończone wakacje, jesień, zima będzie już tuż, tuż. Trochę już opowiadałem o kolonach 720, o ich profilach ładowania w różnych przypadkach, chociaż tak na konkretnych akumulatorach może za bardzo nie było. Jako że ja głównie, no co nieco znam się powiedzmy na AGM-ach, a może szczególnie więcej na rozruchowych, wapniowych, tak głównie o nich trochę opowiadałem, co i jak poustawiać. No jednak dostaję takie czasami pytania mailowe, przez maila czy przez komunikatory jakieś tam w komentarzach na YouTubie, no i tak dalej, jak ustawić do ładowania kulona takiego czy innego w przypadku ładowania akumulatora żalowego. Nie mam niestety takiego akumulatora doświadczalnego, żeby go męczyć. Na bazie jakichś tam swoich doświadczeń spróbuję coś poradzić i zrobić taki filmik o ładowaniu akumulatorów żalowych, czego się można spodziewać, co robić, czego nie robić, jak się do tego zabrać. Jak widać, o teraz może bardziej, mam tutaj dwa kuloniki podobne, 720 i 820, i jak widać te pierwsze ekrany konfiguracyjne z jednej strony są trochę podobne, no ale 820 ma bardziej rozbudowane. Nie będę się w tej chwili zajmował 820, na to jeszcze przyjdzie czas, chciałbym dokończyć sprawę z 720. No ale tak tylko napomknę, że w przypadku tego akumulatora w trybie ustawiania mamy zarówno baterię, zasilacz. W trzeciej pozycji mamy taki bardziej zaawansowany tryb obsługi, bo mamy w zasadzie i ładowarkę, i rozładowarkę w jednym. Bardziej dla profesjonalistów bym powiedział. No oprócz tego jeszcze jakieś tam ustawienia, ale nie w tym rzecz tutaj. Jeszcze może dodam tyle, że tego kulona informujemy o tym, co ładujemy poprzez ustawienie mu odpowiedniego napięcia prądu, jak i pojemności w ustawieniach. Kulona 720 informujemy o tym, co mu podłączymy do ładowania, w zasadzie dwoma parametrami. Napięciem i prądem. No i tak na szybko jeszcze przeglądając jego opcje. Takie jest główne menu. No tutaj będzie tylko w języku rosyjskim, nie mamy możliwości żadnej zmiany. Główne parametry, czy tryby pracy ładowania akumulatora i tryb zasilacza. No i oczywiście jeszcze jest ten tryb takich ustawień. Może zaczniemy jeszcze tak na szybko, żeby sprawdzić, co tutaj można zmierzyć, co tutaj można ustawić, zmienić. Tryb zasilacza można włączyć albo wyłączyć, czy tam aktywować albo deaktywować. Tryb ładowarki, tak samo włącz, wyłącz. Tutaj jest właśnie ta opcja związana z blokowaniem doga, ale w międzyczasie, ale dzięki temu ustawieniu, jak go aktywujemy, właśnie tak, po 20 sekundach będzie wyłączony też ekran oraz zablokowana, no powiedzmy, klawiatura. Ja to na razie wyłączę, ale jeśli ktoś ładuje gdzieś w jakimś miejscu rzucającym się w oczy, nie chciałby, żeby to świeciło komuś po oczach, no to tak można sobie poradzić, ewentualnie, żeby ktoś niechcący coś nie poprzestawiał w czasie pracy. Tutaj dążymy do ustawień poprawnych, jak najbardziej ustawień ładowarki dla akumulatorów żelowych. Więc no cóż, no generalnie to można by sobie nawet w trybie zasilacza radzić, ale darujmy mu ten zasilacz i zobaczmy, co się tutaj kryje w trybie ustawienia akumulatora. Tu na głównej planszy w zasadzie mamy dwa parametry. Końcowe napięcie, jakieś takie powiedzmy, oraz prąd maksymalny, jaki można ustawić. No, tutaj można do 15 amperów, załóżmy, że na razie tak sobie dla testów zostawię na 10. Czyli jest taka opcja, strzałeczką powrót do menu. Ale jeszcze mamy taką fajną ikonkę ustawień dodatkowych i tutaj bym proponował ludziom bardziej doświadczonym, zaawansowanym z tego właśnie korzystać, bo
No w ten sposób w trudnych, szczególnie w trudnych przypadkach unikniemy różnych takich dziwnych nieporozumień, przeładowania czy niedoładowania, przegrzania akumulatora. W tej chwili sobie podłączyłem akumulator do prądu i jak widać od razu przechodzi do ładowania. Może go wyłączę. Dobra, bo ładowarka stwierdziła, że akumulator jest odłączony i tutaj czuwa. No i teraz popatrzmy, co tutaj jest w tej ikonce akumulatorka. Mamy... Nie ma tutaj takich profili jak w Kulonie 820. Mamy w zasadzie 4 tryby. I to tak w kółko. I tak po kolei można pozmieniać. Ochavoy zariad, czy jakoś tak. Tryb podstawowy, bym powiedział. No i sprawdźmy, co tutaj można. Jak na początku ustawiłem prąd 10 amperów, o, zobaczcie sobie tutaj jeszcze jakieś tam napięcie, jakiś tam prąd. Ustawiłem 10 amperów. Co Kulon z tymi amperami robi? Te 10 amperów przepisały się tutaj do tego trybu podstawowego i przepisało się również napięcie. Czyli w zasadzie te parametry, które ustawiamy na tym głównym ekranie, dotyczą trybu podstawowego. Te dodatkowe są liczone z automatu, można powiedzieć. Na razie jeszcze nie mówię, co i jak z napięciem i prądem. Sprawdźmy tylko, co tutaj się da zrobić. Wchodząc, pyta się, czy zmieniamy, czy nie zmieniamy, no to chcemy zmienić. Możemy zmienić to napięcie końcowego ładowania, prąd i czas. To są takie w tej chwili, jak widać, typowe nastawy. Trochę nie po kolei, ale tutaj mamy priet zariad, znaczy ładowanie wstępne. Jak widać, jest do 12 V, tak domyślnie tutaj w tych ustawieniach, prądem 5 A, czyli dwa razy mniejszym prądem niż ten główny i do 12 V. I co tutaj można zrobić? Można to włączyć albo wyłączyć. No załóżmy, że chcemy z niego skorzystać, będzie włączone. Ładujemy maksymalnie do 12 V, czyli jak przekroczy ładowarka 12 V, już przechodzi w tryb normalnego ładowania. Wszystko co poniżej, jeśli to jest włączone, to będzie ładować łagodniej, domyślnie połową tego prądu, ale ręcznie można sobie to trochę skorygować. Dobra. Trzecia tutaj pozycja do zariad, czyli ładowanie dodatkowe. Ja bym go tutaj nazwał takim w naszym żargonie, że tak powiem, ładowaniem wysycającym. Co tu można zrobić? Można go włączyć bądź wyłączyć. Niech zostanie włączone. Mamy tutaj dwa napięcia, prąd i czas. Maksymalne napięcie, minimalne napięcie, prąd i czas tego ładowania. Na razie poprzestanę na tym. I chranienie, czyli ostatni w zasadzie etap, kiedy wszystko poprzednie zostało już załatwione. Można to włączyć albo wyłączyć, ustawić napięcie tego końcowego ładowania oraz maksymalny w sumie prąd tego ładowania. Tyle można ustawić. Jaki z tego wynika wniosek? No, jak tą ładowarkę możemy poinformować, co ładujemy? No w zasadzie tutaj na tym etapie poprzez napięcie i prąd. A jak je dobrać? No to może pokażę na w sumie dla mnie fajnej stronce pana Dardena. Tam są takie wykresy. Skupimy się może w tym przypadku na jednym, ale może gdzieś kiedyś jeszcze zrobię coś podobnego dla innych akumulatorów. No dobra, Kulonik 720 z grubsza jest obeznany. Wiadomo, jakie tam ma możliwości ustawień. Więc pokażę tutaj takie materiały pana Dardena ze strony http://jgdarden.com/batteryfac/carfac.htm.
takie coś się nam pojawia. Ja klikam w punkt 9 i zmierzamy w gąszczu wykresów, zmierzamy do akumulatora shellowego. No i dobrze, mamy tutaj ten główny wykres, powiedzmy, poprawnego ładowania akumulatora żelowego. Przetłumaczyłem sobie tą stronkę już na język polski. Ogniwo żelowe, wapniowe, VRLA. Widać generalnie trzy tak jakby etapy. Bulk, ładowanie stałym prądem. Absorption, ładowanie przy stałym napięciu. I float, czyli ładowanie znowu przy stałym napięciu, ale obniżonym napięciu. I czym się tutaj to charakteryzuje? Takie ładowanie akumulatora żelowego. Jak widać, tutaj mamy przykład na baterii 50 Ah, gdzie autor tutaj podał prąd ładowania 20 Ah. To dość dużo. Wychodzi to chyba jakieś 40C. No, pomijając już samą wartość, warto zwrócić uwagę, że spokojnie można te akumulatory ładować dość dużym prądem, większym niż powiedzmy 0,1 C20. Co ważne, to jest chyba też zaznaczone, zanim osiągniemy to 14,1 V, ten prąd powinien już zacząć spadać. W tym przypadku strzałeczką tu jest pokazane, że spadł już do 18 amperów. Ja w praktyce bym to zrobił troszkę inaczej, że ładujemy do jakichś 13,8 V, na wykresie to by może tak to wyglądało i od tego momentu przechodzimy w kolejną fazę ładowania stałym napięciem, a ten prąd będzie sobie spadał. Coulomb daje jeszcze inną możliwość wykorzystania, powiedzmy, ładowania tego zasadniczego jako bulk, a tą fazę zrobić na tym drugim etapie, w zasadzie może trzecim, zależy czy się włączy ładowanie wstępne czy nie. To wysycające, dozariat, i tutaj można by właśnie wykorzystać stałe, troszkę wyższe napięcie przy ograniczonym prądzie. Oczywiście to będzie skutkować tym, że na początku ten prąd tutaj nam szybko spadnie. Będzie jakiś tam mniej więcej stały i dopiero potem będzie spadał, a napięcie dojdzie do pewnej wartości, trochę spadnie i będzie trochę tak powoli dochodzić do tej wartości 14,1 V. Skądinąd z obserwacji innych ładowarek wiem, że to mogłoby być nawet lepszym pomysłem niż akurat tutaj prezentowany na wykresie. Troszkę więcej czasu zajmie, ale przez to może być zdrowsze dla ładowanego akumulatora. No tak czy inaczej, warto zapamiętać, że ładujemy wcale nie do jakichś 14,4, 14,7, tylko do niższego napięcia. Granice 14, prąd ładowania trzeba zmniejszyć jeszcze zanim się dojdzie do 14 V. Ładowanie kończymy, no w tym przypadku, na pozycji 3 A. Ja w praktyce bym troszkę dłużej to przytrzymał, aż ten prąd zacznie spadać albo do wartości 1, góra 2% C20, co w tym przypadku by oznaczało 2% ze 100 Ah, to jest 2 Ampery, z 50 to jest 1, no, a 1% to będzie od pół Ampera do 1 Ampera. Myślę, że warto go troszkę tak dłużej przytrzymać, więcej tej energii w akumulator wejdzie, a ten trzeci etap wykorzystać jako tryb chranienia w akumulatorze, w ładowarce Coulomb, i przez parę godzin przynajmniej dać mu tak popracować. Akumulatory akurat żelowe, a szczególnie AGM, których tam trochę już sprawdzałem, bardzo fajnie jeszcze się doładowują przy tak niskich napięciach jak 13,2 do 13,6 V. Więc jeszcze raz to, co najważniejsze, trzy fazy: stały prąd, stałe napięcie i stałe obniżone napięcie. Tutaj poniżej tego wykresu jest bardzo fajna uwaga. To jest takie tłumaczenie na język polski z autotranslatora, więc niekoniecznie musi być takie składne, ale mam nadzieję, że pouczające będzie. To, co tutaj autor pisze, że jest bardzo ważne, aby w tym ładowaniu, ja myślę, że nie tylko w tym, ale ogólnie w ładowaniu akumulatorów, brać pod uwagę temperaturę i odpowiednio kompensować te napięcia do temperatury ładowania. Te parametry prądowo, a szczególnie napięciowe, są odniesione do 25 stopni na Europę. Optymalny dobór napięcia, prądu
no pozwoli trochę przedłużyć życie akumulatora. Co dalej? Dobrą zasadą jest nieużywanie ładowarki lub ustawienia ładowarki do akumulatoru o pojemności większej niż 25% pojemności C20 lub 10% pojemności RC. No to bazując właśnie na tym opisie, weźmy taki przykład. 100 Ah akumulator o pojemności C20. Według opisu tutaj niewskazany jest prąd ładowania większy niż 25% tej wartości, czyli 25 A. Takie trochę to dziwne, bo dla tej baterii 50 Ah to powinno być jakieś 12,5 A. No ale dobra. I inną z metod jest zastosowanie pojemności według pojemności rezerwowej. Akumulatory głębokiego rozładowania, w tym tutaj będą też akumulatory żelowe, cechują się pojemnością rezerwową. I tak dla przykładu, taki przykładowy akumulatorek niech ma tą pojemność RC na poziomie 120 minut. Według tego opisu nie stosujemy prądu ładowania większego niż 10% wartości RC. W tym przypadku mamy 120 minut, czyli prąd nie większy niż 12 A. A jaka to jest pojemność w przeliczeniu na ampere godziny? 2 godziny, bo to 120 minut, razy 25 A. No to mamy 50 Ah. 50 Ah dla prądu 25 A daje nam pojemność RC na poziomie 120 minut. No i 12,5 A na 50 Ah daje nam właśnie 0,25, czyli 25% pojemności. Myślę, że tutaj jest fajna uwaga o ładowaniu akumulatorów. No to dobrze, mamy z grubsza omówiony taki wykresik i pasowałoby zrobić jakiś przykład na kolonii 720, na jakimś takim właśnie reprezentatywnym, tak żeby się dobrze liczyło, akumulatorze żelowym 100 Ah. Według wcześniej podanych informacji, dla 100 Ah maksymalny prąd ładowania to jest 25 A. Maksymalny, optymalny. Więc fazę tą ładowania stałoprądowego ustawiamy tak, aby nie przekroczyć 25 A. Fazę drugą ładowania ustawiamy tak, żeby nie przekroczyć 14,1 V, z tym, że prąd ładowania powinien zmniejszać się już od około 13,8 V. Po przejściu takiego etapu drugiego, ładowarka przechodzi w tryb chronienia, czyli podtrzymania float. No i tak jak trochę z wykresu to wynika, z praktyki, z doświadczeń, ten tryb podtrzymania powinien trwać przynajmniej drugie tyle niż ta cała poprzednia faza ładowania. Czyli jak tu się wyrobiliśmy, powiedzmy w tym przypadku w 2 godziny, ale kulo aż tyle nie da prądu dla 100 Ah akumulatora, więc to będzie powiedzmy około 15 godzin może pełne ładowanie. No to kolejne 15 przeznaczamy na swobodne, na takie swobodne wysycenie, dodatkowe wysycenie. To tak na szybko, może nieco chaotycznie. Mam nadzieję, że to będzie ok. I już się zbliżam do kulona. No i ok. Jakaś tam dawka teoretycznej podbudowy już jest przekazana. Jakby to teraz przekuć na ustawienia właśnie kulona 720. Przykładem dalej będzie ten akumulator 100 Ah, jeśli chodzi o C20, żelowy. Jak wiadomo z tego poprzedniego omówienia, taki akumulator spokojnie można ładować prądem 25 A. No kulon tyle nie ma, więc wykorzystamy tyle, ile ma. Nic się nie stanie. Tutaj jeszcze ta wydajność będzie wystarczająco dobra. Czyli tak, maksymalny prąd zmieniamy na 15 A. Tyle maksymalnie daje nam kulonik 720. Napięcie maksymalnego ładowania. Tutaj jeszcze dodam, że trzeba czytać dość wnikliwie instrukcje do akumulatorów. A jeśli nie ma instrukcji albo są jakieś problemy, szukać nadruków na samej obudowie akumulatora. Zwykle w AGM-ach i żelach są opisane takie parametry jak napięcie ładowania cyklicznego, ładowania buforowego, maksymalny prąd ładowania. Czasami jest to podawane wprost dla całej baterii 12 V, czasami jest to podawane jako napięcie na jedno ogniwo.
Jeśli jest podane jako na jedno ogniwo, no to trzeba sobie to przemnożyć przez 6, czy tam przez ileś, jeśli mamy akumulator inny niż 12-woltowy. Zwykle właśnie to będzie taki przelicznik, że około 14,1 V końcowego napięcia dla prawdziwego akumulatora żelowego. Bo to jest właśnie bardzo istotne, czy on jest naprawdę żelowy, czy tylko w takim potocznym języku użytkowników bądź sprzedawców, jako akumulator żelowy AGM. To nie jest to samo. Zakładając, że mamy już ten prawdziwy akumulator żelowy, to jest najprostsze domyślne ustawienie dla 100 Ah akumulatora. W takim układzie można podpiąć żabeczkę i zaczyna się ładować. No, ja podpiąłem malutkiego AGM-a, więc tutaj dużych prądów nie będzie. On jest nawet naładowany, więc tym bardziej. Więc odpinam. Drugie podejście do ładowania, troszkę bardziej skomplikowane. Ustawiamy również napięcie 14,1 V typowe, jak dla żela. Prąd dla naszego 100 Ah 15 A. Wchodzimy w ustawienia tutaj tej ikonki akumulatora. Mamy ustawienia zaawansowane. Jak widać, te podstawowe parametry 14,1 V oraz 15 A przepisały się nam do ładowania zasadniczego. I tutaj w zasadzie mamy też dwie opcje. Albo ładujemy właśnie w ten sposób, tylko tutaj możemy sobie jeszcze, powiedzmy, czasu troszeczkę ograniczyć, albo dodać, albo ująć. Czy w tym przypadku ten czas jest wystarczająco dobry? No, można by sobie tak na szybko naprawdę przeliczyć, że w czasie takiego ładowania do stałego napięcia, do czasu, aż się osiągnie stałe napięcie, mamy władowane w akumulator około 80% energii. Potem jeszcze z 10-15% wchodzi w tym czasie, kiedy utrzymujemy stałe napięcie. Tutaj by trzeba połączyć te dwie fazy. 80% ze 100 Ah to jest 80 Ah, żeby władować przy prądzie 10 A, no to trzeba 8 godzin. Przy 15 A będzie to trochę mniej, no nie wiem, 6 czy ileś. Do tego trzeba by dodać jednak ten czas na ładowanie przy stałym napięciu. Myślę, że jakieś 12 godzin tutaj by wystarczyło w tym układzie, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zostawić te domyślne 16 godzin, żeby się ten akumulator nam dobrze ładował. Aczkolwiek, jeśli jedziemy tak po bandzie, można powiedzieć, maksymalny prąd, maksymalne napięcie dopuszczalne dla tego typu akumulatora, więc ja czas też bym tutaj troszkę skrócił, tak żeby tutaj coś nie przesadzić. I w takim układzie 12 godzin powinno wystarczyć. I gdyby tak wyjść z tego ustawienia, czyli zostawiamy te... Ten tryb jest zostawiony. Ładowanie wstępne niekoniecznie musi być. Jeśli jest akumulator sprawny, niekoniecznie mocno i głęboko rozładowany, to nie trzeba go ładować wstępnie. Czyli wyłączony dozariad wyłączymy i pozostaje nam jeszcze tryb chronienia. Tutaj bym sugerował, żeby on pozostał włączony, jednak na napięciu jakieś 13,2 V. Z maksymalnym prądem ja bym tutaj nie poszalał. Dla 100 Ah niech zostanie taka wartość 1 A. Jeśli to będzie mniejszy akumulator, to trochę mniej, większy trochę więcej. No i generalnie tak by mogło to zostać ustawione. W takim momencie podłączymy sobie akumulator. Po wyjściu do głównego menu widać, że ładowanie zostało podjęte. Kulon już od razu przeskoczył w tryb chronienia, bo napięcie było już wystarczająco wysokie, a prąd wystarczająco niski. To był tylko troszkę bardziej rozbudowany tryb ładowania takiego podstawowego. Pokażę teraz, moim zdaniem, najbardziej tryb zaawansowany. Akumulator odłączony. Mamy znowu 14,1 V, 15 A. Tutaj zmieniamy to. Tryb zasadniczy z maksymalnym prądem ładujemy do mniejszego napięcia. I tutaj bym dał taką uwagę.
Zależy, jakie kable będą zastosowane. Czy oryginalne kulonowe, czy ktoś sobie zastosował już takie troszkę lepsze. Trzeba pamiętać, że oryginalne kable kulonowe przy tak dużych prądach 10-15 amperów, one mają dość znaczny spadek napięcia. Nawet i pół volta. Tyle umierzyłem kiedyś na sztucznym obciążeniu i voltomierzem na końcóweczkach. Także na oryginalnych kabelkach można wykorzystać ten fakt i tutaj to napięcie mogłoby zostać nawet 14,1, aczkolwiek ja bym go zmienił do 13,8, tak jak wspomniałem w tej części drugiej. Ale jeśli ktoś ma kable porządne, mocne, grube, to ja tutaj bym proponował właśnie o te pół volta zejść. Czyli ładujemy do 13,6 V tym maksymalnym prądem. Potem musi być już redukowany. Prąd zostaje, napięcie 13,6, tryb ikonki akumulatorka. Jak widać, znowu przepisane parametry mamy do ładowania, do trybu ładowania zasadniczego. I to tak zostaje. Tylko tu sobie zobaczmy jeszcze ten czas. To jest maksymalny czas, ile może trwać w tym trybie. W przypadku 100 Ah akumulatora tutaj zostaje na 12 godzinach. Ładowania wstępnego nie trzeba. Dozer jad. Tutaj trzeba włączyć tryb dozer jad i tu właśnie pojawi się napięcie. Tutaj można wykorzystać właśnie funkcję ładowania przerywanego impulsowego do akumulatorów. I to właśnie proponuję tutaj wykorzystać. 14,4, lekko powyżej granicy ładowania dla żeli, aczkolwiek jest to taka, można powiedzieć, górna dopuszczalna granica. Za to drugi próg mniejszy, 13,8 bym dał, bo 13,6 będzie lepiej. Maksymalny prąd, tutaj trzeba go zmniejszyć, właśnie po to, żeby w tym etapie akumulator nie nagrzewał się, a nawet gdyby zaczął się nagrzewać i zaczęła spadać ta rezystancja, można powiedzieć, wewnętrzna w czasie ładowania, żeby ten prąd ograniczyć do jakiejś takiej bezpiecznej wartości. I ja bym tu poprzestał na 0,05% pojemności C20. Czyli 5 amperów. Ale za to trzeba troszkę więcej mu dać czasu. Tym etapie pozostaje nam do władowania do akumulatora około 20% nominalnej pojemności. 20% ze 100 Ah to jest 20 Ah. Przy prądzie powiedzmy 5 A, tak jak tutaj ustawione, to jest już 4 godziny. Z tym, że ten prąd 5 A musi być takim średnim prądem, takim efektywnym średnim. Tutaj on nie będzie cały czas płynął na poziomie właśnie 5. Ja ten czas tutaj szacuję na około 2 razy dłuższy, więc 8 godzin. Dajemy 8 godzin. W niektórych przypadkach ja bym pozostał może nawet na 10 godzinach. Z tym, że zróbmy może tak. 8 godzin dla tego napięcia końcowego 14,4, ale jeśli ktoś by tutaj chciał pozostać na napięciu 14,1, góra 14,2, to wtedy tutaj dajemy 10 godzin. No i tak mamy właśnie przygotowany taki najbardziej rozbudowany tryb ładowania. Dość skomplikowanego, ale moim zdaniem bezpiecznego dla akumulatora żelowego. No, jeśli ktoś by miał, powiedzmy, akumulator o połowę mniejszy, żelowy, typu 50 Ah, to napięcia zostawia takie same, tylko prądy tutaj się zmniejszą o połowę. Prądy zmniejszamy o połowę, czyli dla 50 Ah to będziemy mieć 7,5 A, tutaj 2,5. Co dziwne, w trybie chronienia napięcie nam spadło. No to trzeba go podnieść. Któreś z ustawień tutaj ma wyższy priorytet niż to chranienie, więc sprawdźmy to jeszcze raz, czy się ustawiło dobrze.
jak już mamy taki komplecik ustawień, łączymy akumulator do kulona. Słychać, że wentylator się uruchomił, więc strzałeczka w lewo i no to może chwilę sobie tutaj jeszcze poglądamy etap do zaryad, czyli w tym przypadku to 8-godzinne takie jakby wysycanie. Te dwa progi napięcia 13,6, 14,4. Jak to w praktyce wygląda? No, jak widać, ładowarka to w ten sposób robi. Chwilę jest 13,6. Potem podnosi do 14,4. Mój akumulatorek jest po pierwsze malutki, po drugie naładowany. No i sprawny, więc ten prąd jest znikomo mały, jaki pobiera przy takich napięciach. Ale działa zgodnie z założeniami, z oczekiwaniami. Gdyby przypadkiem taki akumulator był zaświadczony, chciał się gdzieś tam jakoś nagrzewać poprzez duży pobór prądu, no to właśnie to ograniczenie do 1 ampera, czy tam w zasadzie tutaj do 5 amperów dla tak dużego akumulatora, bo raczej nie pozwoli go zbytnio nagrzać. Tak czy inaczej, warto od czasu do czasu zobaczyć, co się dzieje w czasie ładowania, bo gdyby tak się przypadkiem cela uszkodziła, no to akumulator będzie przeciążony, przegrzany, ładowarka będzie przeciążona. Jest to automat, ale i tak trzeba myśleć i od czasu do czasu doglądać. Całego procesu już nie będę pokazywał, bo to by długo trwało. W każdym bądź razie chodziło tylko o nastawy. Jakby tu zrobić, żeby to dobrze naładować we względnie krótkim czasie, tak żeby ten akumulator nie ucierpiał. Akumulator odłączony. Koniec pokazu. Dzięki za uwagę. Jeśli to było pomocne, no to wiecie, tam czasami jakąś łapeczkę czy komentarz. Jeśli nie było pomocne, to postaram się może następnym razem coś inaczej powiedzieć, pokazać. A póki co dzięki za uwagę, cześć.